Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Bracia i siostry, kiedy Chrystus przychodzi do świętego Jana na wyspie Patmos, kiedy Jan opisuje to całe wydarzenie i później to wszystko, co Chrystus daje mu zobaczyć. Pamiętamy, to jest ta księga nadziei. Ta księga nadziei, którą trzeba czytać. To jest jedyna księga w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane, że błogosławiony ten, kto czytuje te słowa i je zachowuje. To jest jakaś szczególna łaska związana z nadzieją, dana tym, którzy czytają właśnie Apokalipsę świętego Jana. Ona tchnie ogromną nadzieją. Kiedy czytamy Apokalipsę Jana, kiedy słyszymy Chrystusa, który przychodzi do Jana, to Chrystus ciągle, nieustannie, niejako się dziwi Janowi, że Jan zapomina o tym, co przed nim, o niebie, i Jan zapomina o tej godności, jaką ma jako właśnie dziecko Boga. Już nawet na wstępie to pozdrowienie Jana jest takie bardzo niezwykłe, bo zobaczcie, mówi Jan: temu, który nas miłuje, który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca. Zawsze jestem taki zdziwiony. Wiadomo, to jest takie bardzo, bardzo uczuciowe i też może brak wiary, kiedy ludzie się pytają, czy Bóg mnie kocha. Kiedy już właśnie filozoficznie umysł ludzki odkrywa, że ten Bóg, który mnie stworzył, On mógł to uczynić tylko w akcie darmowym. Co to znaczy? Że On nie miał potrzeby mnie stwarzania. On nie zaspokoił jakichś swoich ambicji. On nie musiał tego zrobić. To był czysty akt wolności i darmowej miłości. To właśnie Jego taka najczystsza inicjatywa. Tam nie było żadnego właśnie zysku z Jego strony. On to jest akt przeczystej darmowości, najbardziej niezwykłej darmowości. Bóg zapragnął nas, byśmy byli i byśmy żyli. I bracia i siostry, kiedy dalej grzebiemy takiej mocnej filozofii, także
w grubej teologii dogmatycznej okazuje się, że Bóg nas podtrzymuje w naszym istnieniu. Teraz. Że Bóg, jak to mówimy potocznie, nie tylko stworzył naszą duszę, ale dokładnie teologicznie się mówi, On teraz stwarza moją duszę. On mnie podtrzymuje w moim istnieniu. Teraz. Czyli rozumiemy, gdyby właśnie przestał na chwilę myśleć o nas, gdyby nas nie chciał przez chwilę, po prostu by nas nie było. On ciągle podtrzymuje nas swoją myślą, swoim chceniem, swoim pragnieniem. To jest takie bardzo niezwykłe. I kiedy dodamy do tego jeszcze, że jesteśmy przez Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanymi dziećmi, to jest naprawdę podwójne, potrójne. Bracia, siostry, i kiedy patrzymy właśnie na to, co mówi Chrystus do Jana, to tak jakby właśnie był zdziwiony, że ten Kościół boi się tego cierpienia, że zapomina o tym, co go czeka. Zobaczcie, co mówi Chrystus. Nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, pierwsze słowa Chrystusa. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. I kiedy patrzymy na te upomnienia do kościołów, to one zawsze kończą się tą niezwykłą obietnicą i przypomnieniem tego, czym jest dar łaski, czym jest obietnica nam dana. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy śmierć długa nie wyrządzi szkody. Jesteśmy dziećmi Boga, którym śmierć długa nie wyrządzi szkody. Albo takie inne. Zwycięzcy dam mannę ukrytą i biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna poza tym, który je otrzymuje. Ta więź unikalna, wyjątkowa między mną a moim Bogiem. Dalej. Zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, dam władzę nad narodami i będzie pasł je rózgą żelazną i zasiądzie i dam mu gwiazdę poranną, jak ja dostałem od mojego Ojca. Dalej, zobaczcie. Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia i wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i na zewnątrz już nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga. No i tam, kiedy jest ten ostatnie upomnienie do kościoła w Laodycei, tak naprawdę nie ma takiego upomnienia, to jest upomnienie, przepraszam, bardzo mocne. I na końcu słyszymy takie słowa bardzo niezwykłe. Zwycięzcy pozwolę usiąść ze mną na moim tronie. Podobnie jak ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Bracia, siostry, to jest właśnie to pierwsze czytanie, o którym mówi święty Tomasz, Paweł. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. I słuchajcie, to wszystko, co ja do was teraz mówię, wy to znacie, wy to wiecie. Ale karmić się nieustannie musimy tym słowem, ponieważ to, co przeżywa dzisiaj wielu uczniów Pana Jezusa, to zagubienie totalne swojej tożsamości. Kim jestem? Gdzie idę? Jakie jest moje zadanie na tym świecie? To dzisiaj bardzo mocno jest taki obecny kryzys tożsamości. To wszyscy o tym trąbią od lat, nie muszę o tym mówić. Ale chcę tylko powiedzieć, że tak jest. Od takiej już strony naturalnej, ojca, matki, córki, dziecka, aż do takiej strony nadnaturalnej, gdzie ja zapominam o tym, że jestem dzieckiem Boga i to wszystko, co się wiąże z byciem dzieckiem Boga. Od Chrztu Świętego rozpoczęła się ta niezwykła tajemnica, gdzie zamieszkał we mnie prawdziwie Ojciec, Syn i Duch Święty, że realnie i prawdziwie Bóg we mnie mieszka.
Święta tajemnica współzamieszkania Boga, realnego zamieszkania Boga. Realny Bóg mieszka we mnie, w mojej duszy, przez łaskę uświęcającą. Otrzymałem dary Ducha Świętego, niezwykłe dary łaski, niezwykłe przymioty. Towarzyszą mi aniołowie i święci, prowadzą mnie drogą do nieba. To jest moje życie, teraz tutaj. Bóg nieustannie się o mnie troszczy. Czyli zobaczcie, taka niezwykła tajemnica, że ta nadzieja chrześcijańska związana jest z tym, że jest realna obietnica życia wiecznego i że realnie ujawni się to życie Boże, które toczysz od Chrztu Świętego w sobie, że prawdziwie zasiądziesz na tronie Ojca, że prawdziwie będziesz świecił jak słońce, mówi Chrystus w Ewangelii, a z drugiej strony już to realnie dzieje się w twoim życiu, bo prowadzisz to samo życie od Chrztu Świętego, to samo życie, które Bóg wiedzie od zawsze w sobie. To jest największa tajemnica. Łaska. Łaska to uczestniczenie w naturze Boga samego, w życiu Boga. Jeżeli chodzi o byt, nie jesteśmy Bogiem, ale jeżeli chodzi o życie, wiedziemy to samo życie, co Bóg. Jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Nie jesteśmy Bogiem, jesteśmy stworzeniem, a jednak prowadzimy to samo życie, co Bóg od wieków, jako dzieci Boże. Czyli to już się teraz dzieje, to się już teraz właśnie uwidacznia i kiedy właśnie czynimy niezwykłe akty wiary, kiedy pokładamy całą ufność w Chrystusie, kiedy kochamy Go całym sercem, w różnym stopniu uwidacznia to się, to tu, to tam w naszym życiu, Jego niezwykłe działanie. To jest to pierwsze czytanie, bracia i siostry. Jestem dzieckiem Boga i to jest pierwsze. I Bóg pragnie z tobą rozmawiać. Bóg pragnie z tobą prowadzić dialog nieustanny. Bóg chce odpowiadać na twoje wołania, prośby. Bóg chce z tobą wszystko tworzyć. Pamiętacie, że kilka dni temu było takie niezwykłe czytanie. To, słuchajcie, to ja to bardzo przeżyłem, bardzo mocno. Zadzwoniła do mnie taka siostra, taka kobieta i powiedziała mi, że miała spotkanie ze swoją siostrą rodzoną i po tym spotkaniu postanowiła jej napisać list. Przepraszam, nie, to już mylę. Miała spotkanie ze swoją siostrą rodzoną i na koniec tego spotkania powiedziała jej kilka trudnych słów. Tam wisiało coś w powietrzu i tak się rozstały. Po pewnym czasie ta kobieta, która mi to opowiadała, dostała list od swojej siostry. Bardzo brutalny, straszny i ciężki. I tak bardzo się rozrzewniła, tak było jej strasznie przykro, że poszła do kaplicy, rozwinęła ten list przed Panem i go przeczytała przed Jezusem. I doświadczyła pokrzepienia. I kilka dni temu było takie czytanie ze Starego Testamentu, że król dostał właśnie list od króla, który oblegał Jerozolimę i on z tej rozpaczy i z tej swojej niemocy poszedł do świątyni pańskiej, rozwinął ten list i przeczytał go przed Bogiem. I Bóg odpowiedział: śmieje się i drwi z ciebie, córa Syjonu. I wiecie, co się wydarzyło? Tej nocy 180 tysięcy ludzi padło, umarło, zginęło. Powiem wam, że to taka jest ciekawostka w ogóle historyczna, biblijna, że historycy w ogóle świata opisują, że tej nocy przyszła zaraza do obozu. Jest to zapisane także poza Biblią. Taka ciekawostka w ogóle, ciekawa właśnie. Także Bóg pragnie, abyś wszystko, co przeżywasz w swoim życiu, rozwinął przed Nim i podzielił się z Nim całym swoim życiem. I On chce w tym uczestniczyć bardzo mocno, w każdej sytuacji, sprawie. I te dzieła Bożego miłosierdzia, które dzieją się na naszych oczach, w Koszalinie szczególnie, a w tej diecezji, one są takim dowodem tego, że naprawdę Bóg współpracuje we wszystkim. Zupełnie we wszystkim i w każdej sprawie. Bracia i siostry, to jest to pierwsze czytanie. Psalm, zobaczcie, idźcie i głoście światu Ewangelię.
Duch Święty woła nas. To Pan tak ułożył to wszystko, przecież nie my. I zobaczcie, ta Ewangelia, może zostawmy dzisiaj Tomasza. Pan żyje. Słuchajcie, jak ja mówię do was te słowa, to wiecie, mi się przypominają takie rzeczy, które ja przeżywałem, jak miałem kilkanaście lat. I wy to przeżywaliście też. Pamiętacie książkę Jezus żyje? Jak ona przewróciła nasze życie? Pamiętacie to? I Jezus, który przychodzi do apostołów i później także do Tomasza i mówi: włóż swoją rękę do mojego boku, palce do moich ran. To jest Jezus, który żyje. I ten Jezus żywy, pamiętacie, to właśnie było nasze odkrycie przed laty niezwykłe po przeczytaniu tej książki, że On przenika zupełnie wszystko. Że On wchodzi w każdą sytuację naszego życia. Znacie, jak ja mówię, takie rzeczy oczywiste, które są obecne w waszym życiu i od zawsze, gdzieś tam u początków takiego przewrotu w naszym życiu z Jezusem. Jezus żyje. To znaczy, że On jest dzisiaj obecny w tej Europie takiej, a nie innej. On jest obecny w tym świecie. On jest obecny w tej chemii, która się pojawia, w tych rakach, które teraz ścinają wszystkich. On jest obecny właśnie w Polsce. On jest obecny w Kościele. On jest obecny wszędzie. I to jest, zobaczcie, też wielkie orędzie Jezusa w Apokalipsie świętego Jana, że pierwsza wizja, jaką Jan ma Jezusa Chrystusa, jest jaka? Że widzi Go przechadzającego się pośród świeczników. I Jezus tłumaczy później Janowi, że świeczniki to symbol kościołów. Jaka jest pierwsza wizja i pierwsze orędzie Chrystusa do Jana? Jezus obecny pośrodku swojego kościoła. Tak jak Bóg był obecny w obłoku, który prowadził Izraela do ziemi obiecanej. Mimo tego, że były trudy, przez takie małe znaki też, przez znak skały, wody wytryskającej ze skały, przez znak przepiórki czy Eliasza, przez znak kruków i tak dalej, i tak dalej. Pan jest obecny. A skoro jest obecny, to On wie, co mamy robić. On ukaże mi drogę, jaką mam iść. Ja nie mówię, że to może być droga jakaś, nie wiem, spektakularna, zwycięska po ludzku. To może być droga małych rzeczy. To może być taka droga. Też pamiętajmy o tym, że tajemnica Kościoła ma się zakończyć tajemnicą małej reszty. Pamiętajmy też o tym. Mimo tego, że chcemy zdobyć cały świat dla Jezusa, tajemnica Kościoła kończy się tajemnicą małej reszty. Tak Kościół mówi. Kościół nie będzie się rozwijał tak, że podbije cały Kościół. Ma umrzeć na krzyżu jak Chrystus, odrzucony przez wszystkich. To jest nauka Kościoła. W katechizmie ją znajdziecie, Kościoła katolickiego. Bracia i siostry, ale Jezus jest obecny pośród nas. We wszystkim. Kiedy umieram, kiedy żyję, kiedy jestem znieważany, kiedy się śmieję, kiedy tracę pracę i kiedy mam dużo pieniędzy. Jezus jest obecny wszędzie, jako Pan żywy pośrodku nas. I zobaczcie, jak w Starym Testamencie Bóg ciągle uczył: pamiętaj na obecność Boga. Wiecie dobrze, że jakbyśmy żyli mocno obecnością Jezusa przy nas, nawet trudno byłoby kiedykolwiek zgrzeszyć. Bo tak mocno żylibyśmy tą obecnością. Czy Pan nie jest obecny przy nas? Jest obecny. Ale właśnie trzeba obudzić w nas to czuwanie na Jego obecność żywą. I Pan ujawnia się bardziej. To jest właśnie tajemnica wiary, współpracy z Bogiem. Że Pan ujawnia się mocno w naszym życiu, kiedy zapraszamy Go do swojego życia. Kiedy czytamy przed Nim wszystkie nasze trudy i radości. Wiele razy, bracia, się modliliśmy w Domu Miłosierdzia, czekając na cud. Czy to jest nasz dom, czy Twój dom? Czy to są nasze dzieci, czy Twoje dzieci? Zajmij się tym wszystkim. I Pan przychodził i się zajmował. Jezus żywy i prawdziwy.
jest obecny pośrodku naszego życia.